Siema ziomki, ziemale, witam Xantara na kanale w grze World of Tanks Blitz. I chciałem powiedzieć, że wciągnęła mnie ta gra do reszty. Zresztą kiedyś oryginalny WoT też mnie bardzo wciągnął. W wersji 0.6.7 rzeczywiście grało się dobrze jeszcze wtedy. Zresztą nie było jeszcze żadnego Blitza wtedy. Fajnie się grało, arta nie była tak uciążliwa wtedy, zresztą chyba 0.6.7 chyba jeszcze nie wiem, czy w ogóle była artyleria, dlatego się grało dobrze, nie? Później artylerię wynaleźli i się wszystko popsuło, po prostu od czasu, kiedy wynaleźli artylerię, to po prostu WoT mi się przestał podobać. No, ale stosunkowo, no w sumie już trochę to ta gra już jest, bo nie wiem, czy od 2013 roku mam tutaj konto, więc trochę już ta gra istnieje, tylko można było grać tylko na telefon. Ale tutaj nie będzie arty. Nie istnieje artyleria. Jak już to widziałem na jakimś filmiku na YouTubie, że jest rzeczywiście grille, ale to jest jakiś czołg po prostu, podobny do artylerii, ale to jest czołg. No i już minęło 1,5 minuty. Chciałem nagrać przegląd garażu dla Was. No tutaj akurat dopiero co kupiłem, tylko ulepszyłem sobie wyposażenie w PZ2. A powiem, dlaczego dopiero mam PZ2 na drugim tierze. A już tłumaczę. Przechodzę do drzewka niemieckiego i patrzcie, co tutaj jest. Po light traktorze oczywiście przeszedłem na PZ35. PZ38T. Miałem iść na PZ38NA, ale stwierdziłem, że to gówniane czołgi badziewiaste. I już tutaj rzeczywiście PZ4 by było dobrze. Ale ja sobie PZ2 jest lepsza, PZ4A chyba też lepszy, chociaż widziałem, że ma dosyć słaby pancerz. I tu sobie przejdę na PZ4D i dopiero na PZ4. Tą drogę sobie wybrałem, no bo te PZ-38 i podejrzewam, że PZ-38, a one są niegrywalne. Zresztą to są lekkie czołgi, a tu już jest średni, a ja preferuję jednak WoT Blitz pancerz mieć lepszy. No i to później wspomnę dlaczego. Dobra, PZ-2 już opisałem, tu sobie później jeszcze tym nie grałem, powiem szczerze. Nie jest to ulepszony czołg w ogóle, tutaj jest ulepszony, bo tutaj dużo nie potrzeba do badań. Już jest maksymalnie ulepszony, po prostu za wolne doświadczenie sobie ulepszyłem ten drugi tier. No, później jest oczywiście Hetzer. Hetzer już można powiedzieć wymaksowany. I będę chciał nagrać na nim oczywiście filmik. Już miałem zamiar nagrywać, ale coś mi tam nie poszło i nie nagrałem. No i hecerek jest bardzo fajny, będę chciał oczywiście na filmie przetestować to działko i to działko, tak to wygląda, później jest T-46, na razie nim nie gram, ale sobie go zostawiłem, bo to jest fajna maszynka do zabijania. Jak sobie będę chciał zagrać trzecim tierem, to jest naprawdę bardzo dobra maszynka do zabijania. Ktoś na przykład, nie wiem, ktoś będzie chciał zagrać ze mną w Plutonie trzecim tierem, to jest dobry wybór, bo naprawdę ma... Jest jeszcze czołg Cruiser 4, którego tutaj nie mam, bo w Cruiser 4 miałem rzeczywiście gorsze wyniki w zabijaniu. T-46 lepiej mordował, że tak powiem, na dwie serie, a Cruiser 4 nie zawsze na dwie serie. A tym często na dwie serie po prostu rozwalałem każdy czołg. No dobra. LCP to jest czołg, który chyba każdy dostał. I na początku myślałem, że jest całkiem fajny. Bo rzeczywiście często fajnie odbija tutaj z przodu, bo ma fajny pancerz, tą płytę. I nawet go tutaj dosyć mocno ulepszyłem za narzędzia. Jeszcze kiedyś nie wiedziałem, że tu narzędzia idą. I zmarnowałem trochę narzędzi na LTP niepotrzebnie. No i w sumie to teraz malutko nim gram. Jak czasami chciałbym sobie zarobić trochę kredytów, to rzeczywiście nim gram. Valentin, fajna zabawka. Właśnie tutaj chciałem podkreślić, że
świetny pancerz. Pancerz 60, 60, 60 i to z przodu, z boku i z tyłu 60. Czyli pojedzie się i dużo odbija. No chyba, że rzeczywiście trafi się czołg z dobrym działem, no to też przebije bez problemu. Na przykład Hetzer z tym działkiem, co przebija nawet 100, nie? Milimetrów, no to już nie ma problemu, że nas przebije. Ale zwykłe jakieś czołgi trzeciego, czwartego tieru, takie bardziej wiate, no nie przebijają, często odbija. No i fajnie, szybko szczela, można naprawdę sobie jechać dosyć swobodnie, tylko że jest wolny. Nie wiem czemu to jest czołg lekki, jak moim zdaniem to powinien być czołg ciężki. No ale tak już zrobili. I kiedyś myślałem, nawet na ostatnim filmie nagrałem, że to jest Brytyjczyk. Bo ja nie wiedziałem, że Valentin to jest rosyjski czołg. Bo taka nazwa Valentin to mi się kojarzyła z brytyjską nacją. No a to jest ruskie. No zobaczcie. No i bardzo, bardzo przyjemnie się zarabia. Zresztą mam to jedyny czwarty tier do zarabiania. Tak więc najczęściej biorę tą zarabiaczkę do zarabiania. No chyba, że jest w bitwie, no to wezmę sobie później inny czołg. PZS-35 jest dobry też do zarabiania. No ale po kolei. T-28 jeszcze nie grałem praktycznie. Nie wiem, ile tu mam bitew rozegranych. Można zobaczyć. To chyba w rekordach się patrzy. Pojazdy T-28. No dosłownie 3 bitwy grałem T-28. Bo jeszcze nie miałem czasu, okazji tym czołgiem grać. Ale ja go nigdy nie lubiłem. To jest po prostu tak, żeby odpukać. No i przejść do KW-1. Tu już będzie lepiej, nie? No bo to ma rzeczywiście pancerz. A T-28 jak na czwarty tier, to nie ma pancerza, można powiedzieć. No. I później jest D2. Niedawno odkryte przeze mnie drzewko francuskie. A dlatego, że nie miałem ochoty grać Francuzami w tej grze, bo jakoś tak nie chciałem, ale okazało się, że to są strasznie twarde bestie, nie? Przynajmniej D2, B1, jak spotkam te czołgi, to wszystko odbija. Ciężko się przebić przez to. No i nie wiem jak dalej, ale jak mi się spodobały D2, B1, to będę brnął przez to drzewko. No i mam trzeci tier, ale powiem tu też. Nie grałem jeszcze żadnej, nie, to tak, pojazdy. Nie grałem jeszcze żadnej bitwy, gdzie to jest? To T-46 mam zaznaczony? Tak, bo tutaj powinny być bitwy, a nie zagrałem żadnej. Po prostu ulepszyłem ten czołg i jeszcze nim nie grałem. Dosłownie, nie jest w ogóle ulepszony jeszcze. No to tutaj może kupiłem sobie silnik, bo mało doświadczenia potrzeba, nie? Bardzo malutko, żeby już lepiej jechał, ale jeszcze tym nie grałem. To T7 Car to jest czołg, który dużo ludzi dostało, chyba dużo ludzi ma za darmo. No całkiem fajna zabawka, jak na drugi tier, ale w zwykłym wocie nie cierpiałem nim grać, bo cały czas rzucało na beznadziejną mapę. Poza tym wot Blitz, tym właśnie tutaj, dużo lepiej gra się takimi czołgami jak ten, niż w oryginalnym wocie, bo tam to jest taka masakra, że nawet od razu jestem niszczony, a tutaj po prostu potrafię po prostu wszystkich zniszczyć. Tę siódemką, nie? Tę 7 karę. No i to jest fajne, bo strasznie dużo ma pocisków w magazynku. Czekaj, tu można zobaczyć. Te działko ma pocisków w magazynie 25, tak więc taką długą serię puszcza. I potrafi, jak się postara, to potrafi jedną serią nawet cały czołg rozwalić. Jeden, nie? Jakiś. A to zazwyczaj pierwszy tier rozwala na czołg. N2 Medium. Nie wiem, czy tym grałem. Nie, grałem, bo ma załogę na 91%. Ale tu po prostu ja chcę zrobić drzewko. Postanowiłem, że chcę zrobić drzewko. Tutaj. Jeszcze się zastanawiam, bo fajnie się gra w Odblitz tymi średnimi, lekkimi czołgami i jeszcze się zastanowię, czy pójść na
T20, Pershing, Patton, tak jak kiedyś na głównym wocie. Tylko później byłem zawiedziony z Pattona, bo wszystko w niego wchodziło. A tutaj się całkiem inaczej gra niż w zwykłym wocie. I na początku chciałem sobie pójść z M, czyli tutaj do T1 Heavy i tutaj T29, T32 to są bardzo fajne maszynki, pamiętam, ale T20 też bardzo lubiłem, pamiętam. Pershinga już nie cierpiałem, rzeczywiście nie mogłem znieść Pershinga, ale może tutaj będzie lepiej. No i chyba jednak pójdę w drzewko na Pattona, tak? Tylko tutaj dziwnie, bo kiedyś Patton był 10, Pershing był 9, teraz jest 8, a pozmieniali coś. A tam się nie zagłębiam. No jeszcze jest kilka czołgów, tylko dalej. PZ-35, a czemu ten nie jest tutaj? O, tu powinien być w ulubionych. To tak, Covenanter. To jest czołg, który jest za Cruiserem 4, który bardzo mi się podobał. I z tego względu, że Cruiser bardzo mi się podobał, to sobie zrobię Covenantera. Tylko, że tutaj już no jest rzeczywiście jeszcze magazynkowe działko. Bardzo dobre, 4 pocisku w magazynie. No i jeszcze za bardzo nie grałem, ale dobry, dobry. Tylko wydaje mi się już gorszy w stosunku do tiera. Na ten tier już jest gorszy niż Cruiser na swoim trzecim tierze. Dobra, T7 Car Medium, PZS-35. To jest całkiem fajna zarabiaczka. Szkoda, że nie na czwartym tierze, bo by więcej zarabiało. Ale całkiem ma twardy pancerz, jak na trzeci tier. Jak na trzeci tier to całkiem dobrze się broni. I podobnie jak Valentin, tylko nie aż tak, bo jednak wchodzi tutaj dosyć do niego często. No ale jak się dobrze defensywnie zagra, dobrze się schroni, to można też dobrze popykać i można nawet zarobić sobie 20 tysięcy kredytów, jak dobrze pójdzie, nie? Valentinką też do tej pory więcej niż 20 tysięcy nie zarobiłem. No. A to, no to jest chyba badziewie, które chyba sprzedam, bo postanowiłem iść przedtem na te deki, ale nie wiem, bo chciałem po prostu zobaczyć sobie, co to jest, co to są te deki. To są Wielka Brytania, ale chyba nie będę szedł na te deki. No lepiej iść na coś, co ma obrotową wieżyczkę i jak już tutaj z Wielkiej Brytanii, to zostawię sobie jeden czołg z Wielkiej Brytanii i nawet powiem wam, w tej chwili sprzedam ten czołg, bo nie chcę nim grać. Nie chcę robić TD-ków. TD-ki sobie robię tylko niemieckie, bo Hetzer mi się podoba. Tutaj stuk też będzie fajny, tak więc pyk. Troszkę kredytów dostałem, bo mam malutko rzeczywiście. Muszę po prostu... Ja na razie to tak, kupię czołg jakiś. Na przykład kupiłem tutaj tą PZ2 i zaraz ulepszałem. Od razu, zanim zacząłem grać, to ulepszałem te moduły tutaj, nie? Znaczy te wyposażenie. I jakikolwiek czołg kupię, no czwarty tiery trochę mają drogo, bo za 40 tysięcy te ulepszenia kosztują. Ale już na przykład trzeci tier tylko kupię, jak sobie tutaj następny za PZ2, no to będę kupował te wyposażenie za 20 tysięcy, zanim zacznę grać. Bo naprawdę lepiej się gra, a to nie kosztuje, później tylko raz się płaci, później już nie kosztuje. A nawet jakbym sprzedał ten czołg i później kupił, to te wyposażenie już jest na tym czołgu. Właśnie. To nic się nie traci, jak się sprzeda czołg, bo tutaj załoga po prostu jest. Nie trzeba kupować tutaj koszar. Załoga jest w czołgu, ona sobie gdzieś tam chodzi, pewnie po polu, nawet nie mieszka w koszarach. No i bez problemu tutaj fajnie się sprzedaje i kupuje czołgi, bo nawet można wrócić z powrotem do jakiegoś czołgu, który się miało. Jedynie co trzeba kupić, rzeczywiście kamuflaż eksploatacyjny, ewentualnie zapasy, amunicję. A tak to już te najważniejsze rzeczy jak załoga i wyposażenie to już jest. Bo sprawdzałem to. Bo sprzedawałem, kupowałem czołg, który już miał to ulepszenia. Akurat robiłem... no właśnie, Life Traktora musiałem kupić ponownie, żeby przejść do PZ2. No i tyle oczywiście. Filmik rzeczywiście nawet nie wiedziałem, że wyjdzie taki długutki, 15 minut.
I oczywiście pod koniec filmu jeszcze spytam, jaki czołg tutaj chcielibyście zobaczyć w bitwie? Przyjrzyjcie się dokładnie, co ja tu mam, co dokładnie opisałem. I będę robił, badał oczywiście, może za jakiś czas będę miał już piąty tier. Na pewno chcę grać w tą grę, bo po prostu zakochałem się w niej. Tak więc będę ekspił. Na pewno. No i tymczasem oczywiście serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału, jak taki film się podobał, do dołączenia do grupy Ziomki Zioma Leksantora, do polubienia strony Xantor, mojej stronki. Te linki do tych stron oczywiście jak zawsze w opisie filmu. I tymczasem kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa.